Pixar w pudełku. Oswoiliście się z geometrią komórek. Pora na szczegóły. Przyjrzyjmy się pakietowi shaderów. Płytki wystają, a wokół nich jest skóra. Określmy odległość między krawędzią komórki a początkiem płytki. Tu będzie widać skórę, z której wyrastają płytki. W programie zrobimy to za pomocą parametru scale size. Płytka maksymalnej wielkości zakrywa całą skórę. Źle. Zmniejszymy płytkę, by uzyskać odstęp. Tak, jest ładnie, ale odległość między płytkami wszędzie jest taka sama. To nienaturalne. Dodamy kontroler, aby zmieniać odległość między płytkami. Doskonale. Teraz musimy zrobić tak, żeby płytki wystawały ze skóry. W programie jest parametr, który to kontroluje. Mamy model skóry. Można go kolorować. Spójrzmy na kolory w pakiecie shaderów. Każda płytka powinna mieć trochę inny kolor. Skóra ciemniejsza z odpowiednią fakturą. Dodajmy kontrolery kolorów. Jeden dla skóry, drugi dla płytek. Mamy świetny sposób, żeby to osiągnąć. Definiujemy zakres kolorów od najmniejszej płytki po największą. Tutaj. Program będzie kolorował komórki według wielkości. Mniejsze płytki będą raczej takie, a większe bliżej tej barwy. Kolory pozostałych będą gdzieś pomiędzy. Świetnie. Zyskujemy na czasie, nie definiując kolorów pojedynczych płytek. Kolor zmienia się naturalnie, zależnie od wielkości. Przycisk Preview pozwala zobaczyć, jak będzie wyglądał wzór. Ładnie. Korzystając z tego, sami stwórzcie skórę dinozaura. Używajcie narzędzi przedstawionych w tej lekcji. Gdy efekt was zadowoli, przejdźcie dalej. Będą mikroskopijne szczegóły. Łapa zacznie wyglądać świetnie. Zawsze zaczynasz od modelu? Na ogół, ale orientujemy się, że trzeba zmienić strukturę. Dodajemy szczegóły do pewnych obszarów. Czasami więc zmieniamy model już po rozpoczęciu kolorowania.